3,5 tysiąca złota, tyle co najmniej kosztuj najnowszy czołg w płatnym maratonie. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem mam dla was test świeżutkiej pręmki o dość dziwnej nazwie, czyli KPZ PR-68P. Jest to niemiecki czołg średni 8 poziomu, który wyróżnia się zawieszeniem hydropneumatycznym, potężnym działem kalibru 120 mm i niezmobilnością. Niestety. Gorzej u niego już zresztą, ponieważ pan coś jest skromny, a HP też mamy niewiele, tylko 1300. Czy warto więc o niego walczyć? No cóż, zobaczymy, ponieważ zagramy nim kilka bitek. Wcześniej jednak mam dla Was krótkie ogłoszenie. Koniecznie wbijajcie do internetowego sklepu Eneba, gdzie kupicie gry, w które po prostu trzeba zagrać w tym roku. I mamy tutaj na przykład takie tytuły jak najnowsza odsłona gry o piłce nożnej EA Sports FC24, gra o budowaniu własnego miasta, czyli City Skylines 2, jest polski Ghost runner, no i oczywiście legendarna Forza Motorsport, czyli gra wyścigowa, naprawdę tych gier jest mnóstwo, zaleca mi po prostu ograć. I co chyba najważniejsze, kupowanie gier na niebie jest zdecydowanie najbardziej opłacalne z uwagi na niższe ceny. Przykładowo, bardzo popularna gra, czyli Call of Duty wersji Modern Warfare 3, ona wychodzi 10 listopada, kosztuje na enebie 287 zł. Na oficjalnej stronie Microsoftu jest to wydatek 300, prawie 50 zł. Zobaczcie, jaka duża różnica, dlatego opłac się tutaj kupować. Procedura jest bardzo prosta, klikamy żółty przycisk przed sprzedaż. gra przechodzi do koszyka. Przechodzimy teraz do płatności i tutaj mamy mnóstwo form do wyboru. Porcele Neby, blik, przelew, karta kredytowa, debetowa, Paypal, Paysafecard. Naprawdę jest w czym wybierać i jak możecie zobaczyć, strona ma bardzo pozytywne opinie. Oczywiście eneblat nie tylko sklep z grami, ale również kartami podarunkowymi. Mamy je na przykład do Spotify'a, Netflixa, do Xboxa, naprawdę jest mnóstwo stron, także polecam skorzystać. Link macie oczywiście w opisie. Wracamy do Wota i naszego niemieckiego czołgu. Wylosował nas na lodowiec, losowanie spoko, bo na ósemki nie ma I dlatego jadę na środek, stąd postaram się dać jakiś strzał na start za 400, bo za tyle oczywiście bije ten pojazd średnio. Miejmy nadzieję, że wejdzie i miejmy nadzieję, że przebijemy. Mamy już pierwszy cel, jest to ten Eltek, który chyba troszeczkę za bardzo się zagalopował i zaraz powinien oberwać taką mam przynajmniej nadzieję. No myśli, że jest tutaj bezpieczny, ale to jest niemożliwe. Musi się wycofać. Już dostał raz i pewnie wtedy cofnie. Cofnie nam prosto pod lufę cudownie. Więc moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia bitwy i tego co tu się wyprawia, może jakieś ciekawostki o pojeździe i kilka informacji o jego parametrach. Więc po pierwsze, jeśli komuś z Was ten styl się nie podoba, to można go zdjąć. Nie jest to obowiązkowy styl także tutaj macie pewien plus ukłon w stronę graczy. Można grać z tym stylem, ale nie trzeba. Druga kwestia. Jeśli mówimy o mojej drodze, cenie tego pojazdu, to on kosztuje oczywiście minimalnie 3,500 tysiąca złota, bo musicie kupić ulepszoną część czwartego rozdziału przepustki, aby mieć w ogóle go szansę zdobyć. Ale jeśli byście chcieli, wiecie, pójść na łatwiznę, w ogóle nie grać, to tak też można zrobić, ale to będzie wtedy jeszcze większy wydatek rzędu. 13500 sztuk złota I to jest w przeliczeniu na złotówki Ponad 208 złotych Więc no sporo To będzie już naprawdę bardzo Bardzo duży wydatek Ale mówię może ktoś Będzie chciał pójść tak no, na łatwiznę I nie będzie mu się chciało grać Co jeszcze Trzecia w sumie taka ostatnia rzecz Z ciekawostek to to zawieszenie hydropneumatyczne Ono nam yy, no, włącza się kiedy macie prędkość poniżej 30 km na godzinę i wtedy Wasza depresja to jest 9 stopni. Normalnie no jest to 5, więc trzeba tutaj zwolnić, aby mieć to przyjemne opuszczanie lufy. Także to są takie rzeczy, które warto było wiedzieć na start. No i teraz możemy sobie pograć delikatnie o dziale. Żeby było jasno, się ja tym czołgiem zagrałem już dwie bitwy, takie rozgrzewkowe, żeby mieć jakieś delikatne chociaż pojęcie, co tu się wyprawia. No, ale nie, do, nie dostałem go wcześniej jakoś, nie wiem, tydzień temu do testowania, więc, no nie mogłem też rozegrać większej ilości. Wszystkie zagrałem przed odcinkiem dzisiaj. I tak, działo mi się ogólnie podoba. Z jestem zadowolony, działo jest za dużo, przebija ładnie zwykłym goldowym, jest celne, tylko celownik jest duży. Jak jadę, to naprawdę celownik jest spory, na to zwracam uwagę, więc jak ktoś planuje grać bez stabilizatora, no, można. Okej, okay, można, ale czy tak polecam? No nie polecam, więc na to zwracam szczególną państwa uwagę. Kolejna kwestia, e, moi drodzy, przadowanie. No wiadomo, dobrze będzie tutaj zamontować dosyłacz różowy, najlepiej to w ogóle fioletowy, grać na racjach, bo przadowanie jest długie. Ja to akceptuję, no bo w zamian dostaję ten damage, prawda, który pozwala mi wymieniać się z czołgami ciężkimi, ale fakty są tak czy jak takie, że no, przodowanie jest długie, warto zamontować wiele rzeczy, które to przodowanie y, może skrócić. Więc to też y, taka rzecz, na którą zwracam uwagę, dosyłacz najlepiej plus racje bojowe i tak dalej, i tak dalej. Co dalej? Y, co do mobilności, może? Myślałem, że będzie gorzej. Kiedy pierwszy raz wszedłem tym, tym czołgiem do bitwy to powiedziałem sobie, kurde, nie jest tak źle, może dlatego, że gram z turbosprężarką. Ale naprawdę nie narzekam. Uważam, że ta turbosprężarka daje bardzo fajne efekty i pojazd jeździ dobrze jak na meda z turbo. Bez nie próbowałem i nie chcę próbować, bo nie o to chodzi, aby być żółwiem. Czołg średni, który jest żółwiem to, to ja dziękuję bardzo, to mnie nie interesuje taki rozwój wydarzeń. No i pancerz. Pancerz to jest tragedia. To mogę już teraz powiedzieć, że pancerz mnie rozczarował od razu. Yy, przebija mnie Iwen od frontu, także no... No nie, no, no nie no pancerz jest y, okropny. Żywotność jest fatalna jak na niemiecki czołg. Czuję się, jakbym grał tekturą odbić coś tym, to naprawdę to będzie chyba spora ilość szczęścia potrzebna. Także to musicie wszystko moi drodzy wiedzieć zanim piszeć na ten czołg Ale no, jak już to wiecie to spoko Dostaliśmy pecha od sniper obsidiana szkoda bo jestem już troszeczkę obity. To mi się na pewno nie podoba, że tak mnie tutaj rywale obili. Rywale mają Wiperę, która snajpi. Ja muszę ją zobaczyć, że ona strzeliła, bo jak nie, to trochę strach się wychylać. Jedna chyba strzeliła, ale druga nie wydaje mi się. O, teraz ten z tyłu. O. To jest goldowy pocisk. On ma 300 penetracji, ale trzeba nim jeszcze trafić. No niestety nie udało nam się tego zrobić. On chyba tam w ogóle strzela w górę. Tak mi się wydaje, że on strzela na lodowiec. Hmm. No tutaj 380 metrów i takie dość ewidentne kalefiorki, co nie? Zgodzicie się, że to naprawdę taki strzał. O, nie przebito pancerza. Kurde, no mimo, że gościu jest stokowy. No nie idzie nam z nim to wszystko tak gładko, tak łatwo. Obsydian. Duża odległość, to jest fakt, to jest na pewno kilkaset metrów, to działo powinno jednak sobie poradzić, no napisane jest, że ma celność 0.32 bez dodatków, a ja tutaj mam dodatki, więc powinno być jeszcze lepiej, ale nic z tego, jeszcze teraz nie weszło nam w sta A1, no szkoda, zaskoczył mnie tym Japońcem, przyznam się szczerze, byłem prawie pewien, że będę mierzył na Obsidiana, a tutaj Japońc wyskoczył i dał nam tą pechę, no niestety. Obsidian ledwo widoczny, czekam na dobrą sytuację, no i dostał w dolną płytę, w dolną już zebrał, to jest jednak 300 penetracji, prawda, jedzie dalej rozpędzony, omija pociski, no i niestety mój był za wolny, to też może dlatego, że goldowy, w ogóle zmienimy sobie na zwykłe, bo po co przepłacać, a zostały już raczej takie bardziej, bym powiedział, papiery, prawda, RHM. No, TS5 to niekoniecznie. Te, TS5 już faktycznie troszeczkę lepiej opancerzony. Więc nie do końca same papiery 13 do 5. No, raczej tutaj nie powinno być żadnej niespodzianki. To powinno być zwycięstwo. Wolałbym nie paść. Dostaję mnóstwo. Mm. O kurde, sygnałów, że tam są. No i niestety RHM był wcelowany. My myślałem, że on jest tu z lewej, bo tam mi ktoś pingał, że jest. To była jednak nieprawda. No i tutaj już poległem. Pięć zebranych strzałów do mnie wali gracze z golda, więc to jeszcze bardziej pogorsza sytuację i już w ogóle zmniejsza szanse na to, że odbije do zera. To jest bitwa taka, która nie była zła, nie była jakaś dobra, ale ona pokazała jedną rzecz ważną, na której mi zależało. Nie ma pancerza. Pancerz równa się zero. Także to była pierwsza bitwa. Zobaczmy wynik. I tak to wygląda. Zerobek show nie robi, ponieważ. OK, dostaliśmy 88 tysięcy, ale na czysto lekko ponad 14, więc no mówię szału nie ma, ale zobaczymy jak pójdzie w drugiej bitwie. Lecimy dalej i tym razem mapa Karelia, losowanie cały czas na ósemki i teraz mierzymy już na przejazd w poszukiwaniu jakiegoś celu, może będzie Progetto, które tak dość dziwnie skręca. Jest jeszcze Centurion, jest kolega w tej dziwnej maszynie bokiem. Mówię dziwnej maszynie, bo ciężko to wymówić. Kurde, MKPZ68P. Kurde, nie dało się trudniej. Ach, masakra, masakra. No ale dobra, nie jest tak źle, bo mamy już pierwszy strzał. I w sumie nie pamiętam, czy powiedziałem Wam o wszystkim, co powinienem. Chyba tak. Powiedziałem Wam o dziale pancerzu, o mobilności, że jest git, że spodziewałem się, że będzie słabiej. Czyli wiecie, jak to wygląda po prostu z tym czołgiem. Na pewno nie zapowiada się, że to będzie jakiś tam hit Czołg, który każdy musi mieć Ale coś mi się wydaje, że raczej gracze go w miarę polubią Nie będą narzekać, że ooo jakiś syf No nie, no to na pewno nie jest syw. I w tej bitwie dużo lepiej strzela niż w poprzedniej W poprzedniej pod koniec byłem rozczarowany, że kurde Taka fajna celność na papierze, a w praktyce to kalafior za kalafiorem A w tej już naprawdę jest, widzę, ładniej Idzie lepiej, idzie oby tak dalej Bezeta będzie zaraz chyba bokiem Czekałem długo na ten moment, na ten strzał, ale opłaciło się. Dostałem lampę. I tutaj latają takie blindy już, że ja się boję wychylać, bo widzę, co tu się odwala że tutaj rywale non-stop po prostu są wcelowani. Jak już, to ewentualnie myślę sobie, żeby zająć um, tą pozycję skrajnie po lewej. Czekajcie, no ja mogę przebić z Golda na pewno. A jakbym się ustawił tutaj. Hmm. Nie powinienem mieć spota, no to jest jednak całkiem spora odległość. Kamuflaż tego czołgu też taki zły to nie jest, więc powinno być Gites. A jest mniejsza szansa, że wpadnie blind. Tylko że Lynx może mnie wykryć, a on jest jednak bliżej. No ciężko być na wszystkie scenariusze przygotowanym. Ale Isa powinienem przebić 300 penetracji. Aha, spoko. Okej. Okay. No. Jak widać, można i tak. No, 300 penetracji to mało. No, najwyraźniej brakuje. To mnie naprawdę teraz rozczarowało. Musiałem jakoś trafić bardzo, bardzo niewygodnie w jego płytę, bo to mówię jest nienormalne. Ale te kurde goldowe lecą wolno. Zobaczcie. 950. 1150. No to jest 200 różnic. Jeśli. Umiem liczyć, aczkolwiek u mnie z tym różnie było w szkole. No dobra. Jestem zdołowany. Co jest z tym is -em? No, chłopia, wale, wale i nic. Co się dzieje? No, przecież to jest IS-3, kurde. To powinno być łatwe starcie dla mnie. 300 pena, a ja się z nim męczę, jakbym walczył z dziesiątką. Ale też to działo po prostu tak. Ty, no ja nie wiem, co jest grane. No, to, to mnie zaczyna już denerwować. No. Widzowie mówił uczciwie celność zakłamana, no teraz weszło w końcu no, ale ile prób oddałem no. ile amunicji wystrzelałem, no właśnie. To są pytania, które należy sobie teraz zadać. Kernarwona nie przebiłem z penetracją 300. Nie no ja nie wiem co się tutaj dzieje w tym odcinku. Może to dobrze, że widzicie jak to strzela, widzicie co tu się odwala. Brakuje mi słów, żeby opisać, jak jestem rozczarowany. Zaczęła się ta bitwa dobrze, ale znów. No, chyba skończy się nie najlepiej. Dingam się od garnka Kernarwona. Takim pociskiem i to, no, dość drogim pociskiem. Może tego gościa zniszczymy teraz, widzowie. No, jest tak ustawione, że powinno wejść. Mierzyłem w dolną płytę, poleciało w górną. No, ja po prostu. Co jest z tym działem? Kurde, to jest niemożliwe. Albo tutaj jest faktycznie 300 penetracji, ale tylko na papierze, a realnie jest chyba 200. Jak nie mniej, albo. albo ja nie wiem o co chodzi. On na ślepo strzelił. To była pecha na ślepo na 100%. Dostał spota i strzelił automatycznie. Mądrze zrobił zresztą. Tutaj go nie krytykuję. Dostał. No teraz dostał taką kompilację, że mu się chyba odechciało, moi drodzy. Żyć. Yy, wypadałoby ruszyć. Mamy na tyle dużo życia, że możemy ruszyć. Tylko zniknijmy. Jest Carnarvon. Od prawej strony wychyla, czyli mogę wyrwać. Ale wystawię to działo na próbę. Dalej nie weszło. Zmieniam pocisk na zwykły, bo został i links. Nie chcę też już więcej z golda, bo i tak zapłacę tą bitwę fortunę. Pociski rozczarowały mnie. Działo mnie rozczarowało. Zobaczymy teraz tą końcówkę jeszcze. Jest i ale Lynx. Lynx miał więcej życia, więc ogólnie lepiej byłoby sobie w niego strzelić. Celownik duży. Chyba każdy z Was widzi, że jest sporawy. Skupiam, żebyście nie mówili, że źle mierzysz. Złe celowanie i tak dalej. No, celowanie było teraz bardzo długie. I co? Jedziemy po 50 TP jedziemy po M40. Ostatnie dwa cele. Arta. To jest taki raczej realny cel dla nas, to nie? Raczej wątpię, żeby udało nam się zdjąć. I 50TP, weszło warte ładnie. Mam takie odczucia, że dopóki strzelam zwykłymi, to lata dobrze. Jak przełączam na no Golda, to pociski lecą gdzie chcą. Tak czasami mam z czołgami, że Goldowe na przykład są super, albo zwykłe są beznadziejne. Tu jest odwrotnie, zwykły super, goldowy tragedia, lata wszędzie. Boję się, naprawdę boję się patrzeć na zarobek, a raczej to, ile straciłem. Wynik: 3300 damage, 500 asysty, i uwaga! okej, okay, wyszliśmy 10 000 na 300. No dobra, to nie jest aż tak źle w takim razie. okej, okay, myślałem, że będzie słabiej. Także to była, moi drodzy, druga bitwa. Oczywiście lecimy teraz do trzeciej. No nie powiem, miałem nadzieję, że rzuci nas na dziesiątki, na dziewiątki, chociaż raz, ale nie, cały czas rzuca dobrze. To też może dlatego, że jest linia frontu i wiadomo, tam dużo graczy też w tym momencie giercuje. Mamy już pierwszy cel, jest to oczywiście i Wenik. No w niego musiałem trafić, no bez jaj, to mała odległość. Okej, okay, mały cel, ale no są jakieś tam zasady, no trzeba takie strzały po prostu robić. Ale co mnie zaskoczyło, t 4400 ma tutaj pozycję w okienku. I zobaczcie, jest cały na pomarańczowo-czerwono. Czy ja będę w stanie go przebić w ogóle? To jest świetne pytanie. Zadujemy sobie goldowy. Ok, zmiana pocisku, szybko, szybko. Hmm. Nie ma bicia, kurde, już nie jest w tym oknie. Cholera, a sprawie jest Tiger 2. Nie chcę dostać znów od tego T4-4, kiedy będę mierzył w Tigera, ale wiecie jak to jest. Bog wierzy? Dostał ładnie, Arta. Gnębi mnie. Kurde, no będzie z tą Artą Lipa, mi się wydaje. Ona będzie tutaj cały czas w nas tłuc. Także wypadałoby albo zmienić pozycję, albo coś wykminić lepszego. Bo to mówię, będzie już trudne, żeby tutaj dalej wojować. Szczególnie z tym Tigerem jest problem, bo ten czołg jest dość duży i się tutaj słabo mieści. O, teraz ładnie weszło w te 4400 no to dobrze. Muszę uważać jeszcze na bok w tej pozycji, bo wiadomo co. Bo Lis może też nas z zamku zacząć strzelać. Ogólnie zająłem tą pozycję bo myślałem, że będę tutaj miał możliwość wykorzystania tej alfy. Czyli będę fajnie strzelał po 400. Zobaczymy, czy będzie dalej możliwość tak tutaj kontynuować to strzelanie. I te 32 jedzie, zmienimy sobie pocisk na zwykły na niego. Wiecie, no nie chcę też... Oczywiście, no nie musiałem tego robić dla siebie, ale... nie chcę Wam pokazywać też potem zarobku jakiegoś beznadziejnego przez nadużywanie gol, to staram się to robić tak rozsądnie, czyli kiedy muszę, no to muszę, kiedy nie muszę, no to... To spoko, co nie? I mamy tego Tigera 2, który jest już tam obity totalnie. Czy możemy jednak stąd atakować? No, Rwale mają mnóstwo niszczycieli na torach, więc chyba nie byłoby to wskazane. Eee, te 3-2, tam zajmuje chyba okno. O... Kurde, myślałem, że będzie mój. No, to wyglądało tak, że jest szansa, że da radę, ale uprzedzi mnie tutaj nasz sojusznik. Rywale mają w oknie możliwość ustawienia czołgu. Nikogo jednak jeszcze tam nie ustawili. A te T4400 nie spodziewa się mnie i dostał. I zobaczcie, te zwykłe. Bardzo dobrze latają. Macie takie też odczucia, czy tylko ja tak zmyślam. No. Dopóki naprawdę używam zwykłych, jestem bardzo zadowolony. I nawet udało nam się teraz odbić strzał potężny jednak od skorpiona. No nie gadajcie. Odbić strzał Skorpiona to już jest coś. On pewnie wychyli zaraz ponownie. Ja już myślę nad tym, żeby wykonać kolejny ruch, ale on mówię tutaj raczej wyjedzie. Okej, okay, super dostał, do tyłu. Zginął. No i git. Możemy jechać dalej na luzie. To już jest końcoweczka bitwy. Rywale mają tam czołk na górce. Ale czy ja dam taki strzał 500 metrów? Dałem! Kurde, no jestem pod wrażeniem tego strzału, bo to naprawdę był taki już trudniejszy. I mamy tutaj Tedeczka. Tedeczka, który jest na gęsi. Mm, nie zdążyłem. Tutaj będzie kolejna szansa jeszcze przez ten prześwit go złapać. Tylko czy on będzie cofał, musiałby cofać. Pytanie, czy jest na tyle. Świadomy jest na tyle świadomy, że to też nie ma sensu i już dał się zdjąć. Nie przedłużał. 15-2 w tej bitwie działo dużo lepiej się spisał. Też były oczywiście mniejsze odległości poza tym ostatnim strzałem na zamek. No i taka. Moja refleksja: czołg daje radę, da radę robić nim spokojnie 2000 średnie na bitwę, to na luzie. Czy powiedziałbym, że grało mi się nim jakoś bajecznie? No też nie. Nie, ma magazynka DPM, wiadomo, troszeczkę ogranicza. Penetrację trudno oceniać, bo raz jej brakuje, raz jest elegancko. 2700 pokazuje tutaj, że zrobiliśmy. No i w tej bitwie już ładnie 46 tysięcy. Do przodu bez rezerw osobistych, bez rezerw klanowych, więc na pewno czołg będzie zarabiał raczej dobrze, o ile nie będziemy nadużywać pocisków kumulacyjnych o wsparcie jeszcze. Także to było, moi drodzy: trzy bitwy nowym czołgiem za maraton, za czwarty rozdział przepustki. Napiszcie, proszę, w komentarzach, jaki jest, jaki jest wasz stosunek do tego MKPZ-68P. No i co? Słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa. Pa.